Nie, łódko stało się frezem. Pokaż mnie, proszę. Cześć, na kanale Agnieszka Grzylak Beauty. Dzisiaj znowu jestem z Agatą. Agata będzie oglądać i oceniać pracę stylistki ze Stanów. Pamiętasz, pokazywałam ci jej Instagrama jeszcze zanim do niej poszłam i pamiętam, że się ucieszyłaś. Tak. Czasami próbowałam gdzieś na twoich relacjach sprawdzić, czy widać, ale skrzętnie ukrywałaś paznokcie, nie było widać, a filmu nie oglądałam. Poprosiłam Agatę, żeby nie oglądała, żeby obejrzała teraz znowu po raz pierwszy, a na koniec zobaczy te paznokcie też na żywo po 3 tygodniach chyba od zrobienia. Cześć, na kanale Agnieszka Grzylak Beauty. Jeżeli się zastanawiacie, co mam na głowie, to od razu odsyłam was do poprzedniego filmu na tym kanale, bo jestem właśnie w Stanach. Zobacz, jaka jest różnica między tym, co było, jak one są tu świeżutkie. Takie, tak, puszyste, puchate, no. Zapomniałam, jakie one były piękne. Na zasadzie one były tak świeżutkie. Jeszcze ich nie zdejmuję, poczekajcie po Barcelonie, powrotkach, wtedy je zdejmę, ale już jak gdyby widać, że one są takie zmechacone. A te, ojejku, one były takie czyste, piękne, i w ogóle nie były brudne, są to były takie białe. Ja ich nie myłam przecież przez 2 tygodnie. Disgusting! Nie, serio. Zobacz to. Zobacz, jakie one są takie szare. Z mojej strony na szczęście są różowe. No to ten biały. O nie, to z tymi są gorsze. No, to było śnieżno-białe, ale nieważne. Ale śmieszne jest to, że mimo tego, że jest jakby takie szare niebo, że troszeczkę krąży. Zawsze jak oglądasz rzeczy z LA albo z Kalifornii, to jest zawsze słońce. Światło. Dobra, stresuję się. Serio, stresowałam się przed wejściem, no miałam takie wejdę tam i co wejdzie, no miałam takie, serio. Jak tutaj jest różowo. No, wszystko jest różowe. Właśnie były dwie dziewczyny tylko w tym salonie, ta, która właśnie robiła paznokcie i druga taka, która zajmowała się chyba zapisywaniem i tak dalej. Gotcha. I dopiero się zorientowałam, że nie ma rękawiczek. Wiesz, ja się wkręciłam po prostu w filmie i tak patrzę, co, jak to będzie wyglądać, co ona będzie robić. Od razu wiedziałam, że ludzie zwrócą na to uwagę, ale pomyślałam sobie, jak ona by mogła mieć rękawiczki, jak ma tak długie paznokcie. Na zasadzie musiałaby mieć dziury w tych rękawiczkach. Tak, więc... ale tu nie ma paznokcia też. Tak, tu nie ma paznokcia, ale na przykład ja myślę, że u nas w Polsce stylistki nie mają takich długich paznokci. No raczej chyba nie noszą takich, bo to po prostu niewygodnie się pracuje. Jak widzicie, najpierw jest obcinanie, ja mam jakie lutynko, ale to są po prostu chyba zwykłe takie całuszki, nie, to nie są całuszki, ale wiecie, taką obcinaczką. Żeby się nie słychać mojego klasku. Wysłałam tych Instagrama i w ogóle wszystko Agacie mojej, żeby potwierdziła, czy to jest miejsce okej. I ona powiedziała, że jest okej i że akurat nawet się cieszy, że tutaj będę robiła. Tak jest. Na razie. Tak. Do tej pory. O, i to jest właśnie... Wow! To jest... Nareszcie, nie, ja to robię, nie! To jest twój moment, Agata. Chwali go! Nareszcie, to nie ja! Jak pamiętacie, zawsze to ja przychodziłam do Agaty z tymi rzeczami na paznokciach i robiliśmy, ponieważ w jednym odcinku robiliśmy zgadywanie, co jest w środku. Tak, i był metal. Tak, w jednej był metal i po prostu szły takie opiłki metalu z tego. Ja miałam takie, co to jest niemożliwe. Ona naprawdę się z tym męczyła, chcę tylko powiedzieć. Jest! Tak, naprawdę się z tym męczyła. Zobacz, w ogóle jak ona, no całą tą chyba, zobacz, jak się zrobiła. Bez pochłaniacza. Nie miała pochłaniacza, a możliwe, że nie miała, no. Nie miała, nie miała. Dlatego też ma tyle pyłu wszędzie, nie? Bo tak to chociaż trochę wciąga ten pochłaniacz. Zobacz, jak wygląda ta chmurka, jak dobra. Taki grzybek jedna. Czuję jej, serio. Teraz standardowe jest ściąganie właśnie tym niedługim. Ale ma takie długie paznokcie. No, frezem. Nie! Yes! W końcu! Nie wierzę! Wreszcie, dłutko stało się frezem. Że nie zagrywają moje, jest ciężko jest to się nagrywać. Ale przed chwilą o tym pomyślałam, że tak? Kurde ma tak długie paznokcie, że ciężko ci będzie nagrywać. A ile miała czasu na ciebie? Ona powiedziała, to chyba będzie nawet później w filmie, ona zwykle robi taki cały set w 2,5 godziny. Że maksymalnie sobie daje 3 godziny na klientkę. Ale jeżeli to się pewnie pracuje. Możliwe. Ona będzie nakładać, ale chyba, znając tej Stany, albo będzie to... Tak, na tipsie, ale tak czy siak, no słuchaj, 2,5 godziny to jest mega, mega mało. Ale czemu u nas się nie pracuje na tipsach? Czasami się pracuje, ale nie pracuje się głównie dlatego, że klientki nie chcą.
Tak. Czemu? Bo się boją, że tips to plastik. A mamy teraz już tak nowoczesne tipsy tunelowe, że można naprawdę fajne stylizacje zrobić na tipsie, ale klientki same się boją, że się nie będą dobrze trzymać. Ale poczekaj, czy ja jestem jakaś głupia? Przecież nie. Nie, a ja na pewno nie. Ja się zastanawiam, no bo przecież żel to też jest plastik. Tak, ale żel jest trochę innym i akryl innym niż taki tips zwykły. Hmm. I kiedyś były takie, pamiętasz, takie płaskie tipsy? Tak. Z takimi w ogóle otworkami były też. I właśnie to jeszcze u nas w Polsce jest cały czas przekonanie, że właśnie na tipsie wygląda tak stylizacja. Dawno nie byłam tak zajarana, bo ona jest taka zdolna i taka jakby... Mogłam jej zdradzać. Czuję się zazdrosna. Tak? No bo tutaj nie wiedziałam, co się będzie działo. No. One naprawdę świecą. Tutaj była gruba sytuacja. Fajnie. Ale fajnie. Nie, serio, ja byłam mega zajarana, bo jak zobaczyłam to pierwszy raz, to miałam takie, Jezu, czy to jest prawdziwe? Bo one po prostu te, świeciły. Te białe. Takie. Znaczy te białe i te jasno-różowe, czyli nie te, ale o właśnie te, które ty widziałaś, gdzieś ten róż taki. W nocy świeciły tak, że Jędrek myślał, że światło zapalone gdzieś. Dobra, no. Jeszcze najgorzej, jak się przytulał na przykład i już ja mu tymi włosami w oczy. Ale w pewnym momencie zakładałam sobie aż koszulkę na głowę. Żeby w pokoju było. Zgaś to światło! Więc musiałam założyć koszulkę i dodatkowo jeszcze to mi utrzymywało włosy tak jakoś, no wiesz, tak. W ryzach. W ogóle uwielbiam w Stanach chodzić na paznokcie i w ogóle na jakieś takie usługi, dlatego że tutaj jest zwykle... Na usługi. Lubię chodzić na usługi. Usługi. Wow. Fajne, bo Agata jest najlepsza na świecie. Już nie jestem zazdrosna. Bo to prawda, naprawdę. Tylko po prostu to jest tak, że lubię coś nowego. Ciekawe, co tu miała. O, a to a się odbłyskuje na przykład jakieś światło? Nie, chyba nie. Nie, jakieś czerwone coś. Mm. Ale ma w ogóle zadziwiająco poprawnie zrobione te paznokcie, które ma. To napawa mnie optymizmem, bo wiesz, zazwyczaj, szczególnie za granicą, bywały takie, wiesz, no właśnie te takie... Te kurze pazurki? Tak, takie kurze pazurki. A tutaj ma prostą krawędź i mimo cały, długi tak, cały ten paznokieć jest taki prosty. Też jestem ciekawa, w jaki sposób zrobiony. Mi się wydaje, że tak samo jak moja. Też na tym no, tak, tak, tak. Oh my god, your hair is so long. Serio, zobacz na to. Ona ma je do łydek. Więc ma długie paznokcie i długie włosy. Tylko tak, że ona za każdym razem jak siada, to musi o tym myśleć, no, że siada. No oczywiście. Ja pamiętam, jak miałam dotąd włosy, to tak mnie wkurzało, bo sobie wiesz, przytrzaskiwałam i nagle tak... Dobra. Ona po prostu zawsze jak siadała, to robiła tak, że zgarniała, no, tak zgarniała ręką i siadała. Ale to jest poświęcenie. No. Ale w maseczce pracowała, super. Sprzęt. To jest to, co wszyscy się uczyli. Wycylizowane narzędzia, dokładnie. Więc rzeczywiście... Ciekawe, czy to było czyste. Co, te cążki? No, ten obcinaczka? Obcinacz. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem akurat przy tym. Bo z tego chyba nie wyciągała z papierka. Mm-hmm. Ale właśnie pytanie, jeżeli obcina tylko paznokcie i nie ma kontaktu ze skórą... Nie, to jest takie czysto retoryczne... Pytanie takie czysto teoretyczne, to znaczy tak, gdyby obcinała tym jakieś ozdoby na przykład, no to nie ma potrzeby, ale masz pewność, że na przykład komuś nie będzie później paznokciu nóg obcinać? No. No. No, albo okay. Komuś innemu. Naprawdę by takim czymś obcinała paznokcie? No, tak. Znaczy, no są też takie cęgi profesjonalne, ale takimi rzeczami też można. Fajnie, że odsuwa skórki, bo wtedy płytka paznokcia jest dłuższa i na dłużej starcza na nich, to co mówiła mi Agata. Szkoda tylko, że trzymanie w rękawiczce ręką te wysterylizowane narzędzia. No ale potem je sterylizuje, więc... No tak, ale jak dotknie gdzieś ciebie swoją ręką... Znaczy wiesz, to już są takie domysły, oczywiście, no ale... To spojrzenie, takie domysły, ale... No ale wiesz. No tak, no jakbyśmy miały być panią perfekcyjną, to oczywiście mogła mieć rękawiczki i wszystko jeszcze psikać wcześniej, a poza tym szczerze wierzę w to, że jakby ona wysterylizowała wcześniej ręce, albo przynajmniej je umyła. Sterylizowała ręce. No, że zdezynfekowała. Bo my sobie wsadziła do tej maszyny. No, to klamo. Więc mam już odsunięte skórki. Is it too smooth, everything else? Mm-hmm, remove the shine. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
mamy te paznokcie takie przezroczyste. Jaram się, są długie, ale na pewno coś tam gdzieś będą skracone. Bałam się, że ona mi przyklei. Schowałaś przede mną, bo ja chciałam zobaczyć, czy masz takie długie. A to odruchowo chyba zrobiłam, odruchowo. Ale bałam się, że ona mi takie zostawi długie i miałam takie, Jezu, nie poradzę sobie z nimi. Okej, czyli znamy już kształt, będzie taki owalny. Ona ma specjalny spray, który właśnie przyspiesza wysychanie klejów. Nigdy tego nie widziałam. To jest pierwszy raz w życiu, kiedy widzę coś takiego, bo w Stanach już robiłam paznokcie, ale jakby nikt tego wcześniej nie używał. I potem rzeczywiście złapałam tą butelkę, przeczytałam i to jest właśnie do klejenia paznokci, do jakichś takich właśnie klejów, które mają kontakt gdzieś tam z człowiekiem i właśnie to przyspiesza wysychanie. O kurczę. No. A, i to są same końcóweczki. No dobra, tutaj mam... I zawsze mnie to dziwi, jak to działa, że to się przykleja jakby same końcówki, no niby potem dajesz na to jakiś glut, ale jakby wiesz, no to jest długie i to jest końcówka. No. Jak to działa? No bo to jest tak jakby szkielet. Tak jak robisz przedłużenie na formie, to najpierw też robisz szkielet i tylko budujesz. Czyli ta metoda jest totalnie bezpieczna, w sensie to się... Tak. I u nas w Polsce się robi takie tylko... Rzadko przez klientki. Zazwyczaj tak, no i też przez to, że na przykład stylistki mogą być uprzedzone, bo od dawna się tego nie robi. Kiedyś jak my byłyśmy małe, robiło się takie paznokcie, to było takie bardzo grube, taki plastik na maksa gruby, więc one często pękały, wyginały się, wiesz, łamały. A teraz te tipsy są z takiego mega elastycznego, delikatnego materiału, więc jak je się przykleja, to one tworzą ci po prostu szkielet. Dla mnie zawsze to było takie mało stabilne, ale rzeczywiście, no ona jakby wzięła ten klej na tą końcówkę, przykleiła i jak gdyby to był szkielet. I to było mega szybkie. Jeszcze się dodaje dodatkowo więcej kleju. Nie, to tak się nie robi u nas. Nie? Że daje jeszcze na wierzch kleju, to tak się nie robi. Bo jednak im mniej tego kleju, tym lepiej. Poza tym klej też może być niebezpieczny, bo to jest jednak cyjanoakryl, więc jak jego się da za dużo, to może poparzyć. Rozgrzewa się bardzo w trakcie polimeryzacji, no bo to też jest trochę jak żel, nie? Że polimeryzuje. No. I się rozgrzewa i na przykład jak wylałabyś sobie kropelkę na chusteczkę, to ta chusteczka się spali. Zacznie dymić. To jest super longie. Zobacz, one są długie. Ale spoko, bo z takim tipsem na przykład jest szansa na to, że one będą miały odpowiedni tunel i krawędzie. To jest tak trochę też łatwiejsze, mam wrażenie, dla stylistki. Mhm. Jak załóżmy nie do końca, wiesz, jest z tym pewna. No to już jest gotowa forma, tak. Gotowy kształt. Nie musi za dużo z tym robić. Więc może dlatego w Stanach robią to często. No tak, no bo to jest szybkie, łatwe. A na przykład jak ja bym chciała, żebyś mi zrobiła na tipsie, to byś zrobiła? Tak. Może za dzisiejsze spóźnienie. Nie, Agata, pierwszy raz jakby, ja się do ciebie spóźniłam od 2 lat. Jakby się to podsumowały, to byśmy pojechały razem na wakacje w tym czasie, okej. Okay. Agata, trzeba to przetestować, to tak, się liczy. Agata się spóźniła 20 minut i ma takie, o nie, ukaż mnie, proszę. Agata, nie, jakby, serio, wakacje. Jakby teraz, po tej wizycie, uważam, że ta metoda naprawdę powinna zastąpić tą metodę, chyba, że ktoś ma, tak jak mówisz, bardzo trudne paznokcie, bo wtedy, no, po prostu nie ma wyboru i że każdy musi być jakby specjalnie dobrany. Ale jeżeli ktoś ma takie w miarę easy paznokcie, to moim zdaniem w ogóle jakby jaki jest sens przedłużania paznokci na formie? Po tym, co widziałam. No taki, że... Musiałaś tak głęboko wziąć powietrze, zastanawiam się, co to będzie za odpowiedź, ale czekam. Taki, że jesteśmy więcej na tej formie w stanie zrobić. Ale czy potrzebujemy tego? Nie zawsze. Szczerze mi się wydaje, że to oszczędza tak mniej więcej z pół godziny pracy. Ale ja też mam takie szkolenia. Z tipsami? Mhm. Jak chcecie się nauczyć szkolenia z tipsami? Agata. Beauty Butterfly. Takie mam paznokcie długie w ciągu 2 minut. Mam takie, a z takimi byś dała radę funkcjonować? Wiesz co? Właśnie się zastanawiałam nad tym, czy dałabym radę. Mogłam kiedyś zrobić taki test na zasadzie, że wiesz, żeby nakleić po prostu takie paznokcie, żeby nie było za dużo pracy, tylko żeby zrobić takie jak ona miała, czy takie czarne po prostu, albo jakiś tam jeden kolor, czy tam dwa. Bo to jakby to było tak dziwne, jakby żebyś miała sztućce zamiast palców. Nie, jeden dzień jako Edward w nożyce ręki. No, naprawdę. O Jezu, i robisz z tym, nie, no robisz z tym rzeczy, a ona robi ja paznokcie. Weź sobie wyobraź, że rozplątujesz tymi paznokciami. Nie, nie dawaj ludziom tego, nie. Będę rozplątywać normalnie. Jezu, co ty robisz? Pewnie jeszcze będzie zmiana trochę kształtu, ale na razie takie są... Łopatki! Jakoś zapomniałam, że moja mama była w tym filmie. To takie a la balerina. Tak, tak.
jestem w szoku, bo ja powiedziałam, że 3 godziny, ona mówi, że zwykle 2,5, więc to już jest hardcore, bo ja czasami siedzę 5 godzin. Więc to jest. Ale zobaczcie, było szybko widziałeś? Tak, właśnie, tak, właśnie widziałam, że ten. Na formie ciężej jest tak łatwo naprostować, ale tipsem jest to dużo łatwiejsze, no bo możesz sobie od razu wycelować, jak go prostujesz. No tak. A przy tej długości to się będzie rzucało oczy. Więc to już jest hardcore, bo ja czasami... To teraz jak ja to zwyczaj się jak widzę, że jest taki... Z tipsem jest... jeszcze trzeba uważać, bo tak zwracam uwagę, że tutaj w tym miejscu jest jakby zapowietrzenie już. A, myślałam, że po prostu grube to... Nie, tu po prostu klej mógł nie wejść, bo zobacz, ta część jest taka biała. Mhm. I jak ona jest biała, to może oznaczać, że tam jest ten tips, ale klej nie doszedł, więc jeżeli tego się nie wyfrezuje, to tam się może zrobić od razu zapowietrzenie. Wjeżdża akryl, to jest ten płyn, w którym się moczy pędzelek i jeszcze będzie kudę. Lubię ten zapach. Ja też. A najlepsze jest to, że właśnie ty mówiłaś, że panie nie wybierają akrylu, bo właśnie śmierdzi. Mhm. A ja lubię ten zapach. Ja też, bardzo. Mi się wydaje, że to jest kwestia przyzwyczajenia, wiesz? Do takich smrodków. No, że tak jest, że człowiek na przykład, o nie wiem, jak pracujesz na przykład razem z końmi, no to dla ciebie to nie jest smród konia, tylko to jest zapach taki, który ci się z czymś dobrym kojarzy. Tak, tak samo jak akryl, mi też to odpowiada. Mi się bardzo dobrze kojarzy akryl. It's gonna be nude. I'm gonna do some clear nails with glitter. Okay, don't tell me too much. Okay. Ona jeszcze mnie nie zna, nie wiedziała, że ja nie chcę wiedzieć za dużo, więc już zaczęłam wszystko mówić, bo ja stop. Koniec. Tak. Ona ma taki się, nazwijmy to, taki amerykański. I najlepsze jest to, że my w Polsce właśnie tak jak się tak śmiejemy, że o, jesteśmy takie amerykańskie, robimy takie a ona naprawdę tak robiła. Is it kind of cleaner? A gdzie jest krawędź tego paznokcia? Co znaczy? A, w sensie, że jest za bardzo w ten. Aha, czyli jakby tak powinno iść. O tak. Co ty mówisz? Czyli ona powinien być tu. No. Wow. Tak, po godzinie 45 minut obie ręce są skończone, jeżeli chodzi o akryl. Więc całość wygląda tak na razie. No ale właśnie u nas... Bardzo często stylistki zwracają na takie drobiazgi uwagę. Raczej no akurat ten paznokieć, jego kierunek wzrostu to nie taki drobiazg, ale w efekcie końcowym to często takie właśnie drobiazgi składają się na to, że ten czas się mocno wydłuża. Bardzo mi się podobały, są mega śliczne, ale są tak spokojne, że chyba umrę, jeżeli to nie będzie ton na srane rzeczy. Jest to wychod zapadający się koniec, bo to mam po sobie z moich włosów. W tym momencie minęło już ponad 2 godziny od zaczęcia robienia paznokci. Ona powiedziała, że je zrobi w 2,5. Że miałam coś takiego, że ona, bałam się, że ona na tym skończy. Ja po raz pierwszy się zestresowałam. Totalnie gołe, więc sprawdźmy, co tutaj dalej się będzie działo. I tu już liczyłam na to, że ona coś będzie wyciągała z szuflady, a żeby jednak mi... nie. A jednak nie. Okay, a w tym momencie już byłam obsrana. To sobie zostało 20 minut albo 15 z tego czasu. Tak. Mam nadzieję, że to nie są te paznokcie, bo umrę. I jak wyszłam, to zastałam to. Wyszłam z łazienki w trakcie, tak, jak myłam te ręce, szykowała. To ona szykowała. Ja wtedy wyszłam, jak zobaczyłam, że przyszykowała, miałam takie... Jest. Nie! Już teraz nic mnie nie obchodzi, bo sobie cieszę, że to są... Tak, tak. Ale zobacz, jaką miała ładną płytkę. Ładną. I mega długi pędzelek. Zobacz na to. Bardzo. Yes. Wow. Zobaczcie, jaki długi pędzelek, to jest chyba najdłuższy pędzelek, jaki widziałam. Naprawdę nie widziałam dłuższego. Będą żółte końcówki, pytanie, czy na wszystkich paznokciach będą żółte. Ojej. Co jej? A znowu patrzyłaś w głąb lampy? Nigdy się nie patrzy w głąb lampy, tak samo się nie patrzy na słońce, to nie patrzycie w głąb lampy. Czekaj, spójrzmy na to razem. No ale... Bo jeszcze w głąb to wiesz. No ale jak baby to... wkładają... No ale to jest obdrapane. Z obdrapane mi się wydało, że jest obdrapane. Tak? No. O. Ale kryształki przyklejone. Poodpadane. No właśnie, ludzie nie zwracają uwagi na takie detale, ale rzeczywiście to robi takie obleśne versus nieobleśne. Wiesz co, ja mam wrażenie, że u nas w Polsce zwracają bardzo. Wiadomo, no nie zawsze da się wszystkiego dopilnować, bo my też pracujemy, ale... No ale obdrapana lampa. O, lampa, obdrapana. Znaczy tak, czytałam parę razy jakieś komentarze typu Aga Oblech. W zasadzie, oprócz tego, że ty mnie tak nazwałaś w swoim telefonie, miałaś rację. Często czytam komentarze typu, że właśnie, o, że Aga Oblech, że coś tam... Mnie naprawdę często takie rzeczy nie ruszają, ale mam wrażenie, że to przez to, że ja czasami byłam i żyłam w takich krajach i w takich miejscach, no tak, gdzie takie coś to był najmniejszy problem. Przekroczyłaś granicę i ją rozszerzyłaś o inne rzeczy. Tak, tak, że po prostu trochę mnie to już nie rusza. Ale rozumiem totalnie, że jak ktoś jest przyzwyczajony do standardów europejskich, no to totalnie, no to jest obrzydliwe. No jest. Ale ja posłucham takie...
jestem taka podekscytowana, więc cały czas śledzę ją z kamerą, co tylko wybierze, co wybierze w tym momencie. O, tym i te, no, motylki. Na kropelkę. To jest jakby kropelka, to nie jest klej do paznokci, ale kropelka, która no, zabezpiecza to też po bokach. Ten klej się nazywa Gorilla. Tak, okej. To jest klej Gorilla i on jest taki, ale właśnie kropelka polska. Jestem w szoku, że ona używa tego na paznokcie. Tak, ale co o tym myślisz technicznie? Technicznie jakby nie jest to jakoś tam nieprawidłowe, ale przy mniejszych ozdobach chyba miałoby sens, bo przy takich dużych mam wrażenie, że ten klej może po prostu nie utrzymać, bo on jest kruchy. To będzie coś, co możesz wyskrobać albo może się wypłukać od wody. Kropelka na paznokcie jest niesamowite. Więc Agata, jakby ja będę używać kropelki do paznokci. Wiem, nie na swoje własne. No. Wydaje mi się, że siedzenie w zamkniętym pomieszczeniu z tym klejem non-stop to nie jest najlepszy pomysł, więc to jest chyba jedyny minus tego, że to się powinno robić może na zewnątrz. Chodź na stolikiem, chodź tutaj na zewnątrz. Ale wiesz, jakbym miała wiatra, który by wywołał, może byłoby trochę lepiej, bo na pewno ona psikała tym sprayem, plus te opary kleju, dobra, dziwne. Teraz jeszcze będzie takie ubezpieczanie krawędzi żelem, żeby się nie haczyły, nie oderwały i tak dalej. Ale tu pamiętam, że ja chyba poprosiłam ją o ten krok, bo powiedziałam, że mam takie włosy, że jak te ozdoby, tak, że będę zahaczać. No właśnie i o tym samym myślałam, że ten klej taki ala nasza kropelka, po prostu jakby wchodził, to włos mógłby podcinać tą ozdobę. Chcesz zobaczyć efekt tu, czy na paznokciach? Bo one wyglądają już trochę inaczej, no bo wiadomo, tam są uznoszone. A, więc uwaga, tak wyglądają. Jaki on jest słodki! Ten misio, tak, nie? Właśnie to jest jakiś, nie wiem, misio-piesek, ale jest piesek jest słodki, idealnie w kolorze tego Frencha. No, aż sama byłam w szoku. Ale słodziaszne są. No, z tej perspektywy wyglądają spoko, co prawda na przykład tutaj mnie razi ta skórka, którą widać niedocięta. Tu cię trochę razi ta skórka. No to mnie trochę razi. Generalnie paznokcie, wiesz, super w swoim stylu i takie mega dużo się dzieje, więc ja też przesunęłam swoją granicę. Tak? Bo kiedyś myślę, że pewnie czepiałabym się trochę bardziej. Z tej perspektywy paznokcie wyglądają okej. Okay. To jest też kwestia tego, że one są całe zasłonięte. Pewnie inna kwestia, jak wyglądają boki. Nie wiem, czy nagrałam. Zobaczmy, jak się ruszają. Proszę bardzo. Tyle się tutaj dzieje. Ale bardzo mi się podoba to, że one tak wyglądają, jakby właśnie były z żelka zrobione. Tak. Że ten misio jest taki, że to światło przez niego przechodzi. Serduszko, super. A ten był taki opalizujący tak, troszeczkę? No. Jakieś takie zapowietrzenie też troszeczkę za blisko. Tutaj na przykład do skórek widać, że ten akryl doszedł. Nie malowała ci niczym tych paznokci za bardzo, więc sam ten produkt wygląda na pewno czyściej, bo on jest transparentny. Tutaj mamy takie półtransparentne, więc łatwiej zrobić tak, żeby to ładnie wyglądało do skórek, niż kolor na przykład, nie? Ale fajnie, bo masz ładnie wąsiki wyciągnięte bardzo. To jest wąsik? Tak, wąsik Frencha, no. A to nie wiedziałam, i że nawet równo. No ale rzeczywiście bardzo wysoko go w ogóle pociągnęła, tak, nie? Tak, generalnie no, jest to jakieś takie ekstrawaganckie dość mocno i pewnie jakby to był klasyczny French przy klasycznej stylizacji, to nie byłby aż tak wysoko, ale w tej stylizacji to dobrze wygląda. Ten kciuk mi się też nie za bardzo podobał. Tam. Tu jest taki nie dość, że nierówny, nie? Tu widać, że za mocno troszeczkę przepiłowany bok. Widać też twój naturalny paznokieć. Też jest trochę słabe, bo jeżeli robimy transparentne paznokcie, to fajnie by było, jakby ten naturalny paznokieć, ta biała jego część, wolny brzeg, był jednak spiłowany. No oprócz tego, że tu jest taka gruba ta końcówka i też ta linia nie jest taka ładna, równa. U nas robi się tak, że jest linia prosta i lekko końcówka, tak jak u mnie, idzie do góry, ale to jest taki styl, niekoniecznie to musi być tak wykonane, może iść na prosto, natomiast tutaj taka ta linia jest nierówna, tutaj też i mam wrażenie, że te paznokcie lekko końcówka idzie w dół. No i nierówna jest ta linia, mimo tego, że była piłowana, więc to też tak nie do końca. $170, więc... A co w ogóle myślisz o cenie? $170 nie jest jakoś wygórowana cena, taka raczej... No właśnie, ja jak robiłam paznokcie w Stanach, to jest chyba najmniej, ile zapłaciłam w ogóle ever. No właśnie. Pamiętam, że najwięcej chyba zapłaciłam w ogóle $250, czyli to już jest 1000 zł. To jest mega dużo. Dzień, no wiadomo, że tak nie możemy też tego przeliczać, nie? Ale no 170 zł zakładając, że przeliczamy sobie 1:1, no to jest mało. To jest bardzo mało na takie paznokcie w ogóle, więc dlatego ja właśnie tak zwróciłam uwagę na to, że to jest najtaniej. Na pewno w Polsce zapłaciłabyś dużo więcej niż 170 zł. Tak, no mi się wydaje, że za takie to ze 400? Myślę, że spokojnie. No. No. Wiadomo, ozdoba też kosztuje, no ale najwięcej z tych wszystkich paznokci mam wrażenie, że kosztuje nasz czas. Ale z drugiej strony jakby efekt jest konkretny. Nie, no super. Więc teraz był. Pytanie, super było właśnie. Czy jesteś już gotowa? Jestem.
striptease dłoni, ale najgorsze jest to, że mi się haczy, mimo tego, że ona mi nawaliła tego akrylu, czy tego żelu i tak dalej, to każde dotknięcie moich włosów to było haczenie się. Nawet teraz nie mogę zdjąć tej rękawiczki. Nie pokryła wszystkiego, co powinna, mi się tak wydaje, bo... Bo na przykład zobacz, perełki już są zupełnie białe, nie mają tego perłowego pobłysku, na przykład tu. Co, jest nadal do góry ten paznokieć? No. Tak? Oś palca. No. O, idzie tak. A ten paznokieć idzie tam. I to jest na przykład coś, co mnie za granicą razi. Bo... A to jest notoryczne. Notoryczne. No pewnie... właśnie, bo z których tak. byś nie przyjechała paznokci, zawsze to się zdarza. Wiesz, że ja nie lubię mówić źle bardzo, ale... Ale tu się zapowietrzyło, prawda? Tak. No, właśnie ta biała część, to jest wszystko zapowietrzone. Tutaj też, cały ten bok. Więc on ci się trzyma tylko na tej małej części tutaj tego paznokcia. Okay. Czyli całe to naokoło jakby już zaczęło odchodzić. Tak. Zobacz, jaki masz brud. No, widzę. Ale to jest właśnie też kwestia tego, że te paznokcie nie były dobrze zabezpieczone, tak? Bo ten tips, jak był przyklejony, to on mógł nie być dobrego rozmiaru. Więc on cały czas przyjmuje wszystkie nieczystości, wszystkie brudy. Tak, ale ja też, trzeba powiedzieć, byłam na Burning Manie. No tak. Więc no byłam na pustyni przez... Ty żadnych paznokci nie oszczędzasz. No to teraz czas na drugą rękę. Biu, biu, biu. I znowu takie... Koźlałe palce. Biu, biu. O. To właśnie, kolejna ozdoba. To jest to w Polsce, bodajże na moich urodzinach. Tu jest z Burning Man na błoto. Byliśmy w błocie i pamiętam, że nie mogłam tego domyć. Tak, no tu też trochę pozapowietrzone. Technicznie standard. Liczyłam, że będzie lepiej. Ale znowu są chyba moim zdaniem jeszcze lepsze niż ostatnie. Myślę, że bardzo podobny poziom. Ale były sterylizowane narzędzia. Tak, i były najtańsze też. Ocena? No nie wiem, wzór to fajny. To ładny wzór to tak myślę, że za 8, no bo to takie w twoim mega stylu. No ale technicznie to znowu takie 4,5. O oh, wow. No bo dla mnie to jest niedopuszczalne. Mhm. To co dzieje się tu na tych bokach, nie? Ocena ogólna... 5. 5. Pamiętam, jak się cieszyłaś, że będzie robiła od nowa, bo będą czyste i ładne. A teraz chyba będzie musiało być znowu zrobione od nowa. Chyba tak. I wydaje mi się, że to będzie kolejny odcinek, bo tych ozdób jest tak dużo, że będziemy że znowu... ja będę z tym walczyć. Ale dziękuję Ci pięknie jeszcze raz za udział w odcinku, za ocenę i bardzo profesjonalne podejście do sprawy mimo wszystko. Widzimy się w następny piątek na tym kanale, a w następną środę na kanale Vlog. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.